Moi drodzy, ja już pojawiłam się w kuchni wraz ze mną Małgosia Rej. Witam Cię bardzo serdecznie. Witaj. Myślę, że to jest największa zaleta bycia dziennikarzem, że ja dzisiaj bardzo dużo dowiem się o takich słodkich przysmakach i jeszcze, moi drodzy, będę mogła skosztować. Także jestem w troszeczkę lepszej pozycji niż Wy przed telewizorem dzisiaj. Także jeśli macie ochotę, to zapraszamy tutaj do nas, do Kupca Poznańskiego. No i oczywiście, Małgosiu, powiedz mi, co dzisiaj na początek będziemy robić może? Co nam tutaj upichcisz dobrego w studio? Dobrze. Przede wszystkim będzie taka moja pierwsza tarta bezglutenowa, na którą wpadłam zupełnym przypadkiem. Nawet nie wiem w jaki sposób, no ale mniejsza z tym. I oczywiście czekoladowa, bo jestem wariatem czekoladowym. Więc... To tak jak ja, to świetnie, to będziemy się rozumieć bez słów. I no, cały myk polega na tym, że ta tarta jest bezglutenowa, więc nie ma w ogóle mąki. I zamiast też zamienników mąki po prostu się pojawia len taki mielony. Tylko trzeba go dobrze doprawić, żeby nie był mdły. To zastanawiam się już, jak to będzie smakować. Tutaj tego, czego nie widzieli nasi widzowie, bo zrobiłyśmy to odrobinę wcześniej, Małgosia wrzuciła czekoladę w kostkach. Czy to była gorzka czekolada? Gorzka, tak? Też bezglutenowa. Niektóre, po prostu trzeba patrzeć z tyłu opakowania, no, żeby nie miało jakichś tam... gratisów. Dodatków. Dobrze. Tak. Czekolada została rozpuszczona i tutaj mały bajer, ponieważ dodawałyśmy skórkę z pomarańczy. Ano tak, tak. Wydzielany aromat skórki pomarańczy daje bardzo fajny efekt. Jeszcze w połączeniu z takim świeżym, startym imbirem już w ogóle jest świetny, tym bardziej na taką porę, gdzie te wszystkie przyprawy są bardzo ważne, żeby one rozgrzewały i były intensywne. Ale myślę, że to nie jest takie codzienne połączenie pomarańczy i imbiru. No nie wiem, dla mnie jest, ale to jak to, kto jak to, no. Super, powiedz mi, Rej Cake, taką stronę znalazłam na Facebooku, to tak. Jest Twój fanpage. Powiedz mi, czym się charakteryzujecie? Czym się charakteryzuje Rej Cake? No, jesteśmy taką manufakturą rodzinną, ale spontaniczną, czyli no, nie działamy na co dzień, tak, tylko wybieramy sobie odpowiednie momenty, kiedy możemy coś chcemy fajnego się zrobić. Pokazać. Tak, no po prostu też na co dzień się zajmujemy zupełnie innymi rzeczami, a to po prostu tak bardzo spontanicznie wyniknęło. Cały czas mówisz w liczbie mnogiej. Tak. Ponieważ? Ponieważ oczywiście no, taką główną inicjatorką jest mama, no bo to ona po prostu wprowadzała tą kuchnię do domu. Mój ojciec był takim, czy jest nadal, no, eksperymentatorem. Oj, to strasznie miłe zadanie. Tak, tak, no ale tak właśnie jak mówię, że mama tak może tradycyjnie, to przez nasze połączenie no, dzieją się fajne rzeczy po prostu. I wydaje mi się też, że jesteśmy fajnym przykładem, że można coś takiego zrobić razem. Nie? Czyli jesteście troszeczkę podzielone. Mama właśnie tradycyjnie, a Ty tutaj bardziej eksperymentujesz, jeśli chodzi o smaki i aromaty. No zgadza się, zgadza się. Natomiast też kilka razy mamę nakłoniłam, żeby jej wypieki przyjmowały jakąś troszeczkę inną formę, albo żeby dodawać do nich coś specjalnego jeszcze. No właśnie, dzisiaj też rozmawiałam z naszymi dziennikarzami o NTV i tak się zastanawialiśmy, jakie to jest ciasto, jak trafiamy do kawiarni, które najczęściej wybieramy. No i padło oczywiście pytanie, padła odpowiedź szarlotka. Szarlotka na ciepło z lodami, jest to oczywiście sernik w sezonie, kiedy mamy dostępne owoce, jest to ciasto drożdżowe, ale coraz więcej mimo wszystko jest tych ciast takich domowych, które są zupełnie niecodzienne. Jak myślisz, dlaczego tak jest? No wydaje mi się, że na masówce nie ma czasu po prostu na to, żeby tak się bawić smakami, a teraz panuje w społeczeństwie takie zwolnione tempo, to znaczy wydaje mi się, że wśród młodych, tak, inaczej troszeczkę dzieci wychowują, starają się mieć więcej czasu po prostu dla siebie samych i odkrywać swoje, nie wiem, pasje. Spotykać się ze znajomymi, a jeżeli już się spotykać, to właśnie tak przy czymś, no, przy jedzeniu, przygotowaniu. Przygotowaniu. Ale tak, zgodzę się z tym, też uważam, że teraz w ogóle
Polskę ogarnął taki szał, że wszyscy gotujemy, tak? Jest MasterChef, jest Magda Gessler i wszyscy nagle chcą gotować i faktycznie myślę, że to jest sztuka gotowania i nie każdy gotować i piec potrafi. No ty, Małgosia, z pewnością tak, dzisiaj nam to pokażesz. Od czego tutaj będziemy zaczynać? To nasza czekolada, która, przypomnijmy, rozpuszczona ze skórką pomarańczy i z imbirem. Tak, ona, ponieważ jest no to jednak kakao z jakimś tłuszczem, tak? Więc ten tłuszcz powoduje też, że te aromaty się rozchodzą. Trzeba jej dać troszeczkę czasu, żeby ona tak sobie spokojnie postała, schłodziła się, ale sama, bez jakichś takich nerwowych, lodówkowych akcji. A teraz będziemy przygotowywać ciasto na spód. No właśnie, będziemy przygotowywać ciasto na spód. Co jest nam potrzebne? Jakie produkty? Czy tutaj ta tarta, o której dzisiaj mówimy, czy właściwie każdy ją może bez problemu wykonać samemu w domu? No, o ile spodoba się takie połączenie, to tak. Ale to są produkty dostępne normalnie w każdym sklepie. Myślę, że nie ma z tym większego problemu. A czy taka tarta jest czasochłonna? Czy ja wiem? No troszeczkę na pewno na początku, bo trzeba się troszeczkę przestawić. Kiedy nie mamy doświadczenia, no nie więc, robimy tego na co dzień, to może być to troszeczkę problematyczne. Tu już widzę, że mamy foremkę świetnie przygotowaną. No jeszcze nie tak świetnie, ale... O. Super, bardzo fajnie. No dobrze, moi drodzy, wobec tego jeszcze powiedzmy o tym, co tutaj się znajduje, bo to są nasze składniki też, że bardzo potrzebne. Zgadza się. No przede wszystkim potrzebna nam jest do tej tarty taki właśnie zmielony len. No najlepiej kupić w aptece, bo czasami są braki w sklepach, ale tam zawsze jest. Do tego pójdzie pół kostki masła i trochę cukru. Ja użyłam takiego specjalnego, to jest taki bardzo ciemny, intensywny. No właśnie tak jak mówiłam, że ten len jest takim dły dosyć i nie może być za grubej warstwy tego i trzeba ją mocno doprawić. Także myślę, że jeszcze tutaj gałka muszkatołowa wejdzie i może jakiś aromat jeszcze. Super, to na pewno będą niecodzienne smaki, także się szykuję do tego, żeby spróbować. A co tutaj mamy? To jest chili, to będzie na drugą tartę. Tak. Na ostro? Na ostro, dokładnie. A powiedz mi, jakie tarty wolisz przygotowywać? Właśnie takie na ostro, czy te takie bardziej tradycyjne, czekoladowe? No więc... Oj, tutaj będzie zastanawianie się teraz. Nie, bo ja wiem jakie. Ja robię freestyle. Ja się nie zastanawiam, tylko patrzę, co jest w lodówce i komponuję z tego. No właśnie, to też było moje kolejne pytanie. Czy to jest faktycznie możliwe, że przychodzimy do domu, mamy ochotę na taką bombę kaloryczną, chcemy sobie coś dobrego upichcić, nie byliśmy wcześniej na zakupach. Czy to jest możliwe, żeby przygotować coś tak naprawdę z niczego, kolokwialnie mówiąc? Myślę, że tak. No, wystarczą takie nawet śniadaniowe rzeczy, czyli jeżeli mamy musli albo jakieś banany, czy w ogóle takie konkretne owoce, to możemy na przykład, no oczywiście czekoladę, tak? Ale gorzką, mleczną. Nie, gorzką, dlatego że mleczną można po prostu sobie samemu zrobić, za czymś tam sobie zabielić i dosłodzić, bo no, lepiej się trzymać tej gorzkiej, zdrowsza. No i co? Po prostu namoczyć takie musli, dodać owoców i polać to czekoladą, a jeszcze jak się ma jogurt, no to już w ogóle. To już jest super, dobrze. Wobec tego, moi drodzy, teraz zapraszamy Was na króciutką przerwę, ale zostańcie z nami, za chwilę powracamy. Do zobaczenia.